16 stycznia 2020 roku. Wszystkie ręce na pokład. Po raz 28 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym razem będziemy grali na zakup sprzętu dla dziecięcej medycyny zabiegowej. To wy dajcie nam wiatr w żagle, więc grajcie z nami do końca świata i jeden dzień dłużej. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 28. To 28 lat pięknej historii, a małe czerwone serduszko stało się symbolem wielkiego gestu. W Świebodzicach, jak co roku, finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się w hali sportowo-widowiskowej OSIR. Moc atrakcji przygotował świebodzicki sztab, na którego czele po raz 19 stanęła Zofia Marek. W organizację włączyły się czynnie placówki edukacyjne z terenu miasta, w szczególności szkoła podstawowa nr 2, a także harcerze, kluby sportowe czy organizacje kultury. Hasło tegorocznej edycji WOŚP brzmiało "Wiatr w żagle". Pieniądze zbierane były na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. W tym roku fundacja skupiać się będzie na takich dziedzinach medycyny dziecięcej jak chirurgia ogólna, kardiochirurgia czy neurochirurgia. Od początku działalności WOŚP zebrała ponad 1 000 000 000 zł na sprzęt medyczny, programy medyczne i pomoc indywidualną. Do tej pory kupionych zostało ponad 60 tysięcy urządzeń medycznych najwyższej jakości. Chciałbym wam podziękować za to, że jesteście. Moi drodzy, cieszę się bardzo, że tak dużo was jest. Chciałbym z tego miejsca podziękować właśnie Zosi, całej rodzinie państwa Marek, całemu sztabowi, który to organizuje. Moi drodzy państwo, pogoda jest piękna. Tyle samochodów, tyle motocykli, co dzisiaj przyjechało, to myślę, że naprawdę Zosiu pobijemy rekord. I tego wam życzę z całego serca. A 28 finał Świątecznej Orkiestry uważam za otwarty. Jeszcze raz dziękuję państwu. Proszę państwa, oj się u nas dzieje, oj żeglujemy i łapiemy wiatr w żagle. Dzieje się u nas bardzo dużo. O godzinie 11.50 wystartował po raz drugi bieg policzy cukrzycą. Dzielni zawodnicy przebiegli 6 km. Oprócz tego 11 wyruszyła niezwykła parada. Kilkudziesięciu pojazdów terenowych, motocykli, złombolowych samochodów, czyli małe, stare fiaciki. To było niesamowite wydarzenie. Myślę, że nikt w okolicy takiej parady nie miał. A o godzinie 12.30 wystartowaliśmy z mega programem, który non-stop będzie trwał do godziny 18. O godzinie 15.30 mamy gwiazdę zespołu, grupę szantową Banana Boat, która tu za sprawą Jurka Bednarza znalazła się na naszej scenie. Oprócz tego występują wszystkie przedszkolaki ze wszystkich naszych przedszkoli, wszystkie szkoły podstawowe, Miejski Dom Kultury, a na płycie dzieje się bardzo dużo. Mamy pokazy judo, mamy strzelanie z łuku, mamy MKS Wiktoria, klub Rekin, mamy Bractwo Rycerskie ze Świdnicy i z naszej szkoły podstawowej nr 2. Oprócz tego bijemy rekord, proszę państwa, bijemy rekord w hoflowaniu. Chcemy to hoflować ze Świebodzic nad Bałtyk. Można dosiąść naszych wioseł i proszę państwa przyczynić się do tego, że pobijemy chyba jako jedyni w Polsce rekord takiej fajnej zabawie. W holu głównym szkoły od godziny 11 do 16 można zostać bohaterem i oddać honorowo krew. To niezwykła też sprawa, która od wielu finałów nam towarzyszy. Z tego miejsca bardzo głęboko i nisko się kłaniamy wszystkim krwiodawcom, którzy oddają krew. Oprócz tego, proszę państwa, zapraszamy na stoiska, w których można coś przekąsić. Od słodkości, po sałatki, po grochówkę, po smalec, po chleb domowego wypieku, który serwuje klub seniora, który z nami debiutuje. Mnóstwo mamy organizacji pozarządowych, które się włączyły. Mamy zamek dla dzieci i cały dzień coś się dzieje. Można do nas zawitać w każdym momencie. Nie będziecie państwo żałować, bo znajdzie tu każdy coś dla siebie. A za moimi plecami mamy piękne rzeczy na licytację, którą rozpoczniemy o godzinie 18. Dary jeszcze do dzisiaj płyną z pieniędzmi. Mamy gadżety od Jurka Owsiaka. Mamy vouchery na salony kosmetyczne, na wypożyczenie samochodu. Będziemy mieć szansę wypożyczyć 2 samochody. Golden Cars firmy i Toyoty na 3 dni, na weekendowy z pełnym bakiem. Można państwa, proszę państwa, zrobić sobie, zaplanować fantastyczną wycieczkę. Tutaj za naszymi plecami są też oprócz tego obrazy, książki, rękodzieła. Wszystko to przyniesie ludziom wielkiego serca i z tego miejsca w imieniu swoim, sztabu, głęboko i bardzo serca za to serce dziękujemy.
Pana jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Szanowna Pani Redaktor, dla mnie jest to rzecz wyjątkowa. Wyjątkowy dzień, wyjątkowa impreza. Tu myślę, po raz 28 mamy finał Orkiestry Świątecznej Pomocy. Myślę, że jak najbardziej należy w tym uczestniczyć. Ja i moi przyjaciele, motocykliści, zrobiliśmy piękną paradę. Razem z samochodami otworzyliśmy dzisiejszy finał. A czy weźmie Pan udział w dzisiejszej licytacji? Pani redaktor, ja co roku biorę udział. Mój obraz, który wylicytowałem 10 lat temu, co roku bierze udział i co roku ja go kupuję i przeznaczam za każdym razem na kolejną licytację i w tym roku jak najbardziej będę brał udział w licytacji. Zbieramy właśnie na Fundację WOŚP i zbieramy od godziny 10.30 do 17.00 i głównie tak nie ma wieku, w którym ludzie dają pieniądze. Wszyscy dają. Wszyscy, niezależnie od wieku właśnie. Po raz pierwszy jestem wolontariuszką i bardzo chciałabym pomóc dzieciom. Dlaczego biorą Państwo udział w orkiestrze? Bo chcemy pomagać chorym i niepełnosprawnym. I cieszymy się, że możemy przyjść na taką imprezę. Świątecznej Pomocy ma wielowymiarowe przesłanie, ponieważ gromadzi ogromną rzeszę ludzi wokół. Jest to połączenie przyjemnego z pożytecznym, bo wszyscy wiemy, w jakim celu się spotykamy, ale zawsze mnie fascynuje udział ludzi, bezpośrednie zaangażowanie. Od tych pięknych przedszkolaczków, po ludzi dorosłych, po wszystkie stowarzyszenia. Naprawdę widać na sali, ile ludzi jest zaangażowanych. Jest to coś pięknego, wspaniałe wydarzenie. Co roku Pani pomaga dzieciom i przekazuje gadżet na licytację. A co to będzie w tym roku? W tym roku będzie to płyta kamienna do wypiekania pizzy. Można ją wykorzystać w domu, w piekarniku, jak i również może mieć inne różnego rodzaju doświadczenia, jako deska do krojenia. Także polecam i zachęcam w dobrej wierze. Pogoda, pogoda, co teraz wspaniały, raz słońce wygląda. Dzień dobry Państwu. W orkiestrze działam już od 14 lat. Kocham dzieci, lubię pomagać i dlatego tu jestem. Siema.
Pozdrawiam ze sztabu Świebodzickiej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nazywam się Grzegorz Kaczmarek i pomagam, bo Wielka Orkiestra pomaga dzieciom w całej Polsce. Wszyscy wiemy, że warto pomagać. Wielka Orkiestra jest super! Kocham pomagać dzieciom! Pozdrawiamy Jurka Owsiaka! Świebodzice! Świebodzice pozdrawiam! Świebodzice! Seniorzy! Seniorzy Świebodzice Dolny Śląsk! Klub Rekin w tym roku także przygotował stoisko na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. To dzięki rodzicom, dzięki wszystkim ludziom, którzy są tutaj zainteresowani pracą naszego klubu, pomogli nam. My jak zwykle wystawiliśmy wszystko, co było możliwe. Rodzice popiekli ciasta, także ja w imieniu klubu i zarządu dziękuję wszystkim. A bawimy się świetnie, zabawa jest jak zwykle najlepsza. Witam serdecznie. Mamy dzisiaj kolejny raz, siódmy raz zbiórka krwi podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo dużo ludzi dzisiaj przyszło, żeby oddać ten cenny dar i podzielić się z innymi osobami. Zapraszamy wszystkie osoby zdrowe i chętne, aby przychodziły tutaj i dzieliły się tym cennym darem. Świebodzice po raz kolejny pokazują, jak są wielcy, jakie mają wielkie serce i potrafią się po prostu dzielić z innymi ludźmi. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Miejski Dom Kultury w Świebodzicach zaprezentował swoje sekcje taneczne. Były to sekcje baletu, hip-hopu i bardzo popularna Zumba Kids. Mamy bardzo dużo dziewczynek tańczących. Sama Zumba ma 64 tańczące dziewczynki w trzech kategoriach wiekowych, czyli dzieci o najmłodsze od 3 lat i najstarsza grupa wiekowa to jest 9-11. Kobieta, która tam stoi, to moja mama. Jestem jej bardzo wdzięczna, że robi to, co kocha, to, co lubi i dzięki niej mamy w Świebodzicach coś wspaniałego, coś niesamowitego i myślę, że gdyby nie ona, jej temperament, jej ruch, jej słowa, czyny, to nie mielibyśmy takiego wspaniałego dnia w Świebodzicach. Tak, to jest coś cudownego. Kocham cię, mamo. Jesteś wspaniała. Świebodziczanie jak co roku otworzyli swoje serca, pomogli i padł rekord. Zebraliśmy ponad 126 tysięcy złotych. 12 stycznia 2020 roku wszystkie ręce na pokład po raz 28 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym razem będziemy grali na zakup sprzętu dla dziecięcej medycyny zabiegowej. To wy dajcie nam wiatr w żagle, więc grajcie z nami do końca świata i jeden dzień dłużej.